Tak, jest okej. Okay. Porówno jesteśmy w kadrze? Porówno, co? No to teraz patrz, jaki będzie trik. Hop! I będzie tam można nas widzieć. Ale czadersko, co nie? Siema! Witam serdecznie. Jak wiecie, już ponad 2 lata mieszkamy w Kalifornii. No i według nas to odpowiedni moment na to, żeby powiedzieć nieco o minusach mieszkania w Kalifornii. No bo 2 lata, wiecie, dużo, niedużo, no ale jeszcze nie zdążyliśmy tak wsiąknąć w tą Kalifornię, ani Kalifornia w nas, a nie jesteśmy też znowu zbyt krótko, jak kilka miesięcy, więc wydaje nam się, że to jest najlepszy okres teraz, żeby powiedzieć wam naszą taką subiektywną ocenę tej Kalifornii, no i przedstawić kilka minusów, no bo minusy też są. Wielu znajomych pisze do nas, że jak to super, że mieszkamy w Kalifornii, że to idealne miejsce, ale miejsc idealnych nie ma i oczywiście Kalifornia również ma swoje minusy, niestety. A teraz postaramy się wam je przedstawić. Tak, i przygotowaliśmy sobie kartkę. Od wczoraj siedzieliśmy, no i spisywaliśmy te minusy. I... Julian! No... Nie wiem, na czym skończyliśmy. Na korkach, ale... No ale to chyba by trzeba było zacząć, czym ja to mówić od nowa. Mieliśmy przed chwilą małą awarię. Dziecko się obudziło, no i rodzice musieli przestać nagrywać filmy i zająć się dzieckiem. I trochę już się światło popsuło przez to, ale będziemy brnęli w ten film, bo tutaj nie chodzi o walory wizualne, a bardziej walory jakie? Informacyjne. Tak jest. Dlatego mamy kartkę, którą wczoraj spisywaliśmy, gdzie wypisaliśmy minusy, które według nas są takie największe. A i od razu na początku, jeśli mieszkacie w Kalifornii lub byliście tutaj w Kalifornii na wakacjach, to może wy wypiszcie takie według was minusy, które was wkurzają, a których nie uwzględnimy w filmie. No to zaczynamy. Pierwszy, taki chyba najważniejszy, może nie najważniejszy, ale który nam bardzo doskwiera, problem korki. Korki to według nas największy problem w Kalifornii. Doskwiera naprawdę wszystkim, zwłaszcza w okolicach większych miast, czy to Los Angeles, czy San Francisco. Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć, to trzeba przeżyć, trzeba w tym korku troszeczkę postać, żeby to zrozumieć. Nawet nie troszeczkę, prawdę. Tylko już jak się niekiedy wjedzie w korki. Ja wam w ogóle wrzucę, jak gdzieś znajdę, albo może mam na telefonie jakieś zdjęcia na przykład GPS-ów, jak na przykład, za dużo na przykład, jak wygląda Kalifornia w piątek. Jest cała, nie na czerwono, tylko taki... pomóż mi jako kobieta. Bordowy, przecież wszystkie drogi są bordowe i to wszystko stoi, a jeszcze nie daj Boże, jak spadnie deszcz, to wtedy nagle wszystkim włącza się taki tryb, jak w Polsce powiedzmy, jak spadnie pierwszy śnieg i zawsze przez te, nie wiem, kilka dni ludzie tak rzeczywiście jadą wolno, bo mają ciężko się przyzwyczaić, to tutaj tak dzieje się wtedy, kiedy pada deszcz. To jest po prostu tragedia. I nawet jest taki śmieszny mem, ostatnio chodzi po Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie jest zdjęcie takich totalnie zakorkowanych dróg w Kalifornii i nie przeprowadzajcie się do Kalifornii, jesteśmy już pełni, także już nie ma miejsca dla nikogo więcej. To takie jest powiedzmy śmieszne. Wiecie dobrze, że w Stanach odległości są naprawdę dość spore, więc korki utrudniają i tak... Nie tak. Tak, dobrze chciałeś powiedzieć, ja wiem, o co ci chodziło. O to, że na przykład jeśli wracamy gdzieś, zasiedzimy się nad oceanem i wracamy bardzo późno, to poniżej godziny jesteśmy w stanie dojechać do domu, a jeśli jedziemy na przykład w sobotę, bo zapomnimy sobie, że jest sobota, a jeszcze nie daj Boże jest ładna pogoda, jak pada deszcz źle, jak ładna pogoda, to jeszcze gorzej, tak? Ale w sobotę, kiedy wszyscy jadą na plażę, no to musimy liczyć na przykład 5 godzin w dwie strony, no nie? To jest po prostu już, możecie sobie uświadomić, no nie? No, bez korków 2 godziny, a z korkami 5, prawda? To chyba już jakoś tam pokazuje, jaki to jest bardzo posunięte i tutaj rozumiem, że są te autostrady, na których jest po 6, po 7 pasów, ale to... To Seneda, tego, że za dużo, no i Amerykanie są tak, wiecie, no jednak... To nawet nie chodzi o to, że oni są wygodni, bo nawet kiedyś o tym myślałem, że to, tak naprawdę nie oni są wygodni, ale to Kalifornia zmusza, znaczy Kalifornia, ogólnie Stany zmuszają do tego, bo tutaj jednak wszędzie jest daleko, prawda, więc... Dokładnie, nie da się nigdzie, tak jak w Polsce, po prostu pójść na nogach. I nawet... Wszędzie trzeba jechać samochodem, nawet na małe zakupy. Tak, i nawet transport publiczny jest tak skonstruowany, że w zasadzie nie działa, że możemy sobie podjechać gdzieś przecznicę dalej, ale gdybyśmy stąd chcieli jechać nad ocean, no to transportem publicznym jest to
wykonalne, ale jeszcze dłużej niż w tych korkach, więc no, to odpada. Drugim takim, według nas, bardzo dużym problemem. Minusem życia w Kalifornii są oczywiście wysokie ceny. Wysokie ceny wszystkiego, zaczynając oczywiście od mieszkań, od kosztów prądu czy gazu, poprzez oczywiście ceny w sklepach, poprzez podatki. Film o kosztach życia w Kalifornii też chcemy nakręcić, tylko chcemy się do niego dobrze przygotować. Także tam będzie nieco więcej o kosztach, ale ja jeszcze pod ostatnim filmikiem z Walmartu nawet ktoś napisał z Teksasu, że ten sam ser, który tutaj w Walmarcie, ten taki najtańszy walmartowski, kosztuje tam 2 z groszem, no to w Teksasie był o połowę tańszy, czyli w Kalifornii jest to 2 razy drożej, więc to już też głupi ser, który tam kosztuje dolara, a tu już 2 dolary, prawda? To jest taki przykład, który wam chciałem podać. Tak, dokładnie. Tak samo jest z cenami mieszkania. Wypad do restauracji, mieszkania, no to jest bardzo szalone. To jest bardzo szalone. My za nasze mieszkanie płacimy 1300 dolarów, co jest jednym tak gdyby z najtańszych w ogóle cenników, tak? Najtańszych, takie dolne widełki, jeśli chodzi o takie mieszkania, jakie mamy. Prawdopodobnie tak. A kiedyś sprawdzaliśmy w ogóle w północnej Kalifornii, bo tam myśleliśmy, czy by się nie przeprowadzić. Anegdotka jest taka, że wklepaliśmy, mówimy, dobra, to tam północna Kalifornia, no to tak trochę może sobie zaszalejemy. To tak na przykład za 2000 znajdziemy mieszkanie i wklepaliśmy tam, żeby nam wyszukało mieszkań do 2000, po czym było zero rezultatów, bo okazało się, że za 2000 to nam co najwyżej garaż można sobie wynająć. Także tam chyba najtańsze, które znaleźliśmy, to coś za 2300, tak? Czy za 2400? Było takie już naprawdę najniższy standard mieszkania w północnej Kalifornii, także to wszystko tutaj jest bardzo zwariowane, jeśli chodzi o koszty, tak? Tak jest. No, są też minusy takie bardziej ogólne, jak na przykład no, ubezpieczenie, które w całych Stanach Zjednoczonych jest drogie, no i albo znajdziesz sobie pracę, która będzie ci fundowała to ubezpieczenie, no albo jeśli będziesz chciał sam, będziecie chcieli sobie sami opłacić, no to wyjdzie was bardzo dużo. Tak jest. Niestety. Ubezpieczenie to straszna rzecz tutaj w Stanach. Gdzieś mniej więcej od pół roku w Kalifornii wprowadzili dodatkowy podatek i paliwo miało podrożeć 12 centów do góry, a podrożało 30 centów czy tam 40, więc teraz zatankowanie samochodu w Kalifornii poniżej 3 dolarów za galon to już graniczy z cudem, wręcz się nie da. Dokładnie, a właśnie jeszcze, Kalifornia chce być stanem bardzo ekologicznym, więc trzeba liczyć się z tym, że do ceny na przykład napoi, które są w plastikowych butelkach, które są w puszkach aluminiowych lub też w szklanych, jest doliczana kaucja. Płatne są również reklamówki w sklepach spożywczych, także trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami, robiąc najprostsze zakupy spożywcze w sklepie. To akurat jest fajne, że można płacić za te... nie oszukujmy się, mądrze to zrobili, bo ja pamiętam, jak dawniej jeszcze robiliśmy zakupy, no to pakowanie przez kasjerów zakupu wyglądało tak, że na przykład jedna butelka dwulitrowa Pepsi idzie do 2 reklamówek, bo nie daj Boże, żeby się zerwała i tak wszystko, także wracając z jednych zakupów mieliśmy około 30 do 40 jednorazówek, bo tak pakowali, no i teraz poszli ze skrajności w skrajność, bo po prostu mogli to pakować jakoś lepiej, a teraz po prostu kazują sobie za to zapłacić i tak jak jest, tak w Polsce chyba też było, no nie, jak wyjeżdżaliśmy, dokładnie. Także pamiętajcie, jeżeli kupujecie zgrzewkę wody mineralnej choćby, to do każdej jednej butelki będzie doliczona kaucja i cena wzrośnie. Tak. Kupujemy na przykład 32 butelki w zgrzewce, a nie kosztuje to wcale tyle, ile jest podana cena. Dokładnie, doliczają nie dość, że podatek do tego, to jeszcze kaucję za butelki. To może tyle, bo tak jak wam powiedziałem przed chwilą, o kosztach będzie całkiem inny film, ale jednak są one wysokie, jest to duży minus Kalifornii. Dla nas jednym z większych minusów jest też odległość w stosunku do Polski, bo jednak przemieszczenie się stąd do naszego kraju zajmuje troszeczkę czasu. Niby teraz lot uruchomił loty bezpośrednie z Los Angeles, ale ceny są Lot dopasował się do tego, co mówiliśmy przedtem o cenach kalifornijskich, także jak ostatnio sprawdzałem sobie ceny lotu, no to... Tak. Naprawdę za lot, który jest, no wiecie dobrze, jakim przewoźnikiem, a życzą sobie jak Emirates albo i nawet więcej.
no to tyle. I no, każdy wie, że jeśli się decydujecie na wyjazd z Polski, no to wiadomo, że jednak będziecie za tą Polską tęsknić, ale inaczej tęskni się, kiedy mieszka się w Norwegii, w Anglii czy w Hiszpanii, gdzie w Europie ta sieć połączeń lotniczych tanich jest dość mocno rozbudowana, także w każdej chwili w ciągu max 4 godzin można być w domu, no a stąd niestety jest to prawie 24-godzinna ekspedycja. No to chyba tyle, jeśli chodzi o to, że nam się tęskni, no i trochę nas to boli, że mamy aż tak bardzo daleko do domu. Tak, bo ja byłem właśnie, szukałem kartki, którą wczoraj znaleźliśmy na drzwiach, którą to całe osiedle napisało do wszystkich mieszkańców. U nas na osiedlu była strzelanina pistoletami gazowymi, no ale była. A to mówię nie tak bez powodu, bo Natalia zaraz zacznie wam opowiadać o niebezpieczeństwach, które czyhają tutaj w Kalifornii, które są też sporym minusem. Przekazuję ci mikrofon. Tak, jak pewnie wiecie, broń w Stanach jest legalna, tutaj w Kalifornii nie każdy rodzaj i tak dalej, ale jednak dostęp do broni jest dość łatwy. Dlatego też jest tutaj troszeczkę niebezpiecznie. Zwłaszcza w niektórych rejonach tych strzelanin jest naprawdę dość sporo. Dlatego mówiłem wam, że już poczuliśmy się wręcz nieco jacy? Wystraszeni? Tak, że się wystraszyliśmy. No bo jeśli u nas na osiedlu już kilku gościom wybili szyby, bo się strzelali, te kule sobie latały, kulki, no to jest już naprawdę niebezpiecznie. I już kilkukrotnie na przykład wieczorem, kiedy mamy otwarte okno, no to słyszymy strzelaniny, później helikoptery, później pogotowie i to się dzieje wokół nas. Natalia kiedyś nawet wracając z pracy najechała na strzelaninę połączoną z pościgiem, bo tam dwóch gości się pokłóciło, zaczęli za sobą szaleć, taka wiecie, w sumie Rosja. Zaczęli za sobą jechać, a potem się zatrzymali na autostradzie, zaczęli do siebie strzelać z pistoletów. Taka anegdota kolejna. Kiedy pomagaliśmy się przeprowadzić naszym znajomym i oni przeprowadzili się w inną, do innej dzielnicy i tam, tak pamiętam, było, że ona nie chciała, on chciał i tak ją namawiał, ale że będzie wszystko okej. I dokładnie w momencie, kiedy ściągnęliśmy z ciężarówki ostatnie pudła i je wnieśliśmy do garażu, no to z racji tego, że sukces przeprowadzkowy był udany, był tak, udało się wszystko z tą przeprowadzką zrobić, no to otworzymy sobie piwo i tak stoimy w garażu z piwami i słychać strzały i tylko gdzieś w promieniu kilku metrów nad naszymi głowami takie świsty kul i te kule przelatywały. I on wtedy, pamiętam, powiedział mi tylko nie mówcie mojej starej, że to się działo w ogóle teraz, bo będziemy się przeprowadzać z powrotem. Także no, takie są tutaj niestety realia i trzeba się z tym liczyć. To jak, jakoś nie możemy się przed tym chyba przestrzec, prawda? Jakoś uniknąć tego, no jedynie co chyba gdybyśmy w kamizelkach kuloodpornych chodzili. Tak, mogą zawsze trafić gdzie indziej. No bo tak, tak jak o tej strzelaniu na osiedlu, której już wracam po raz trzeci, no po prostu siedzielibyśmy sobie, oglądali telewizję, a ktoś strzeli do okna i kula może nas trafić. Nieźle. No nie? I też pościgi i no ogólnie bardzo dużo bezdomnych w ogóle też jest takim jakby w sumie pod punktem do tego punktu niebezpieczeństwa, bo ci bezdomni w sumie nie są groźni, raczej nie spotkaliśmy żadnych groźnych, tylko skala tego, ile tych osób tutaj jest, jest wręcz przerażająca, bo w Los Angeles, to jest w ogóle dziwne, bo na przykład w Los Angeles pod ratuszem, pod głównym budynkiem miasta, w parku oni mają swoje namioty, są rozlokowani i we wszystkich tam przecznicach dookoła ratusza mają swoje namioty, gdzie niegdzie trzeba iść inną stroną ulicy, bo cały chodnik jest zajęty przez sznur namiotów. Ciężko sobie to wyobrazić, ale no tak to wygląda, więc też tak nie do końca jak w filmach z Hollywoodu, gdzie tutaj wszystko jest takie piękne i kolorowe. Każdy rejon na świecie kryje niebezpieczeństwa naturalne i tutaj chciałam powiedzieć o niebezpieczeństwach, które kryje sobie Kalifornia i które zaliczyliśmy tutaj do minusów życia w tym miejscu na świecie. Przede wszystkim oczywiście Kalifornia jest zagrożona pożarami. Pożary nawiedzają ją co roku, przynajmniej raz, a nawet i dwa albo i częściej w lecie. Jest ich naprawdę tutaj ogromna ilość na ogromnych obszarach. Strażacy mają naprawdę pełne ręce roboty. Suchy klimat, plus bardzo silne wiatry, plus bardzo sucha trawa i wysokie temperatury i roślinność.
po prostu to wszystko aż prosi się o pożary, no i co roku, tak jak Natalia wspomniała, Kalifornia jest trawiona przez pożary po prostu i tak to wygląda. Kolejnym takim niebezpieczeństwem naturalnym, którym Kalifornia jest bardzo zagrożona, to oczywiście trzęsienia ziemi. San Andreas, tak? Czy Santo Antonio? San Andreas, rów San Andreas, o którym pewnie słyszeliście, zresztą pewnie też widzieliście film San Andreas, tak? Był chyba taki film, czy tam 2012? Było kilka takich filmów katastroficznych, a były one nakręcone dlatego, że niby w Kalifornii około 100 lat powinno wydarzyć się mocne trzęsienie ziemi. I tutaj podobno się już spóźnia kilka lat to trzęsienie ziemi, na które niby wszyscy oczekują, którego każdy się boi i które ma nadejść. W zeszłym roku albo 2 lata temu był taki okres, miesiąc czasu, że ziemia bardzo się ruszała, no i było praktycznie codziennie czuć trzęsienie ziemi, a teraz się to nieco uspokoiło. I zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Jeszcze o takich minusach, ale to już chyba bardziej będzie się takie już czepianie tej Kalifornii, że na przykład z racji tego, że tutaj gdzie mieszkamy dawniej była pustynia, no to teraz jeszcze zdarzają się burze piaskowe i w ogóle to wygląda tak jak smog, ale to jest piasek i wtedy nie warto mieć auta, bo samochód zaraz jest brudny i tak czuć w gardle, czuć w nosie, niekiedy w oczach, w uszach ma się po prostu taki bardzo drobny piasek. Coś, co powiedzmy nie spotykaliśmy do tej pory, mieszkając w Polsce, no bardziej ciekawostka niż minus, bo te burze piaskowe nie zdarzają się często. Kolejnym minusem, ale to jest taki minus, który również wpisaliśmy sobie do plusów, jak spisywaliśmy listę plusów, o których będziemy wam też pewnie wkrótce opowiadać. Multikulti, ja to sobie zapisałem. Chodzi tutaj o to, że jest na przykład bardzo dużo Azjatów, którzy sobie gdzieś tam swoje rzeczy robią, ale oni nie gadają po angielsku, więc kiedyś mieliśmy taką sytuację, że wracaliśmy z Los Angeles, ja potrzebowałem zjechać z autostrady, żeby skorzystać z łazienki i wjechaliśmy i ja mówię do Natalii, mówię, słuchaj, my jesteśmy w Chinach, po prostu wszystko, ale to wszystko było tylko i wyłącznie po chińsku, ludzie, no w ogóle mówię wam, w ciągu kilku zakrętów, które pokonaliśmy wtedy samochodem, nagle przenieśliśmy się do Azji. I to nie było wcale downtown, znaczy się, to nie było Chinatown czy jakaś Koreatown w Los Angeles, tylko to była po prostu jakaś zwykła miejscowość, bo tutaj ludzie tak dobierają się w grupki, że jest na przykład kilka miejscowości, gdzie mieszkają Azjaci, duża liczba miejscowości, gdzie przeważają osoby z Meksyku. I często zdarza się tak, że To nie chcę też, żeby to tak rasistowsko zabrzmiało, no nie, bo tu nie o to mi chodzi, tylko no ci ludzie tak w ogóle, mamy sąsiadów Chińczyków w ogóle, którzy no ani słowa po angielsku, mimo że już 2 lata tam sobie urzędują i dalej tak, wiecie, gościu tylko przychodzi i mówi, że chce korkociąg pożyczyć do wina i za każdym razem mi pokazuje na butelkę wina i wykonuje gest, bo nawet przez 2 lata nie nauczył się, jak jest korkociąg po angielsku. No tak, przez to, że są w takich dużych po prostu grupach, to nie potrzebują tak naprawdę, bo w urzędzie można się dogadać po chińsku, w urzędzie można się dogadać po hiszpańsku i tak ci ludzie tak trochę leniwie podchodzą do tego tematu. Wiecie, że niekiedy my mieliśmy taką sytuację, jeszcze jak maluchem jechaliśmy, stare dzieje. Będziesz w Bakersfieldie, chcieliśmy zamówić cheeseburgera w McDonaldzie. Cheeseburger, czyli coś, co jednak chyba każdy kojarzy, i zwłaszcza ktoś, kto pracuje w McDonaldzie. I pani z racji tego, że nie gadała po angielsku, to no, ona nie wiedziała, o co nam chodzi. Że my chcemy zamówić cheeseburgera. A po angielsku oczywiście nie gadała. I takie rzeczy się tutaj dzieją. No nie, to tak... Nie mówię, że ja był, czy Natalia, jakimiś specjalistami od angielskiego, no ale jednak staramy się nieco tak, wiecie, tutaj może nie jednoczyć, ale no jednak wiecie, no trochę żyć tutaj tą Ameryką, o ile możemy, a i tak oglądamy polską telewizję, nieważne. To wszystko? Myślę, że to chyba wszystkie minusy mieszkania w tym pięknym stanie, w Kalifornii. Jeżeli wy widzicie tutaj inne minusy, oczywiście piszcie je w komentarzach, chętnie poczytamy i dowiemy się czegoś jeszcze.
I tak, i to naprawdę, jak już wspomniałem, to nie było żadne szukanie kwadratów VIA i po prostu chcieliśmy wam nieco zobrazować tą sytuację, która tutaj panuje, bo wielu z was pisze do mnie, że chcielibyście się przeprowadzić, że marzycie o Kalifornii, no to może po tym filmiku, no on chyba raczej was chyba nie zniechęci, no bo jakoś to nie są jakieś wielkie minusy, ale pamiętajcie o tym, że nigdzie nie jest tak idealnie i że wszędzie są te minusy. No i co, to chyba tyle. Dziękujemy za uwagę. Jeśli wam się podobało, to dajcie tego kciuka, o którego tak każdy żebrze, no to my też żebrzemy, żebyście dali tego kciuka. Jeśli nie zasubskrybowaliście, no to koniecznie to zróbcie, bo tę serię też tak pociągniemy, że będzie nieco teraz o plusach, może też o tych kosztach. No i poza tym inne filmy z naszych tam wypadów amerykańskich. To chyba tyle. Dziękujemy państwu za uwagę. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.